Siema ludziska, z tej strony Mixer Damo. Witam was na kolejnym odcinku u mnie na kanale. No nic, z nowej serii znowu. Koledzy na szpakowie. Będę tę serię nagrywał z Diornesem, więc zapraszam oczywiście na jego kanał, bo u niego prawdopodobnie też będą odcinki, ale jeszcze nie wiadomo. Ale przypuszczamy, że też będą. Ja tutaj właśnie sobie czekam na autobus, sobie siedzę tutaj pod przystankiem. Dzisiaj będzie oprowadzenie po gospodarstwie, pokazanie maszyn. O, już przyjechał. Matko jedyna, szybko. Dobry! Dobry! Można wejść! Co trzeba? Bilet! Kurde, proszę bardzo. Dziękuję. 5 zł się należy. No dałem bilet. Dzięki. Dobry. Dobry, dobry. Dobry, proszę pana. Jak tam zdrówko? Dobrze, a u pana? Tutaj w lewo, proszę. Wie pan, wie. Co? Panie, ja od 40 lat jeżdżę autobusem. I wiem, gdzie każdy mieszka. Okej. Także spokojnie. Myślę, że pan nie wie, gdzie ja mieszkam. Panie, ja nigdy nie spowodowałem ani jednego wypadku autobusu. O kurde, już się boję. Dobra, widzowie, zostawcie subskrypcję. O kurde, belle mole, Jezus. To było automatyczne. Dobrze, nikt nic nie widział. Panie, nikt nic nie widział. Automatyczne hamowanie przed barierą, bo to jest taki program komputerowy. Dobrze. I nam to zainstalowali, że gdy jesteśmy bardzo blisko na przykład samochodu jadącego z bardzo dużą prędkością, to wtedy autobus nam staje do zera w ciągu sekundy. Dobrze. Proszę się tutaj zaraz zatrzymać przy wjeździe do sklepu. O, tutaj przy tamtym znaku. Dobra. A to do... Tak, tutaj! Na nam... Tutaj, mam proszę. Pana... Nie, a to może na... Nie. Tutaj proszę wysiadzić mnie. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pani. Do widzenia. Do widzenia. Szerokości. Kurde, potrąci mnie zaraz. Szerokości. Kurde, balony macie. Dobra. Widzowie, tam już widać nasze gospo. Tutaj sobie idziemy. Pojechał. Tak, tutaj mamy jakiś taki stawik. O kurde, łódka tu jest jakaś. Jest coś tu w tej łódce. Nic nie ma. Dobra. Idziemy. Tutaj jest taka dróżka. Tutaj jest parę gospodarstw. I tak. Tutaj są dwa gospodarstwa, tutaj jedno. I to jest moje gospodarstwo. Tutaj oczywiście jest moje pole. Że to tutaj trzeba będzie dzisiaj kosić. Nie wiem, czy dzisiaj będziemy kosić. Może będziemy, ale nie wiem. Tak, tutaj jest piękny domek. Tutaj jest moja łąka. Tutaj jest jakieś takie coś. Dobra, od tej strony pierwszy zaczniemy. To tak, tutaj jest takie miejsce do grilla, tutaj jest chlebek. Tutaj są dwa garaże. Tutaj jest oczywiście mój poldek. Polonez. Co można wszędzie otwierać wszystko. Później się może przejedziemy. Tutaj jest taki ogródek za domem. I no, tutaj jest taki typ zabaw, takie coś. Tutaj moja przyczepka. Header tutaj do mojego kombajnu. I teraz tak. Tutaj jest kultywator bez bron, po prostu sam kultywator. Siewnik, to jest siewnik Poznaniak, tak, Poznaniak to jest siewnik. Tutaj jest oczywiście rozrzutnik do gnoju, Lizard T032, no i przyczepa Lizard T35S. Oś. Siemano! O! Siema Diornes! Siemano widzowie! Właśnie nagrywam dla ich. Mhm. Witaj się, przywitać. Siemano widzowie, witam wszystkich. Witaj.
To tak, ja właśnie... Aż się widzę, jaką mam, kurde, motorynkę. Ale piękna motorynka. Jak coś, to zaraz do ciebie przyjdę, dobra? Dobra, dobra. Dobra, bo na razie oprowadzam sobie po gospie. I zrobimy tak, że jak będziesz na moim gospie, to ty będziesz nagrywać, a ja będę opowiadać. Dobra, dobra. Dobra. Dobra, no, no to sobie możesz pójść na gospodę, bo tutaj ze mną sobie pochodzisz. Dobra, to jak przyjdziesz do mnie, dobra, to tam... Dobra, to zaraz tam przyjdę. To tam zadzwoń dzwonkiem do domu. Dobra. Tak, tutaj mówiłem. Tutaj jeszcze nic nie ma, ale tutaj będziemy prawdopodobnie wysypywać zboża. I jakieś tu palety pewnie będą. Z ziemniakami. Albo jakieś worki. Tutaj w garażach jeszcze nic nie ma. Tutaj będą może jakieś nawozy. Tutaj jest właśnie już jedna beczka z nawozem. Przeciwko kwastom do zboża. Proszę to zamknąć. I tak, tutaj stoi jedna machina. Taki piękny Ursusik. C385. Bez przedniego napędu. Z pierwszym... Nie, ile tutaj jest? A, kilka tutaj jest obciążników, takich małych. Oczywiście na oponach też są obciążniki. Taki piękny, będziemy nim jeździć. Proszę dom zamknąć. I tak, tutaj co w takiej dużej wiacie może być, jak myślicie? No oczywiście, że kombajn. I mamy pierwszy raz na jakiejś serii klasa. Taki klas Matador Gigant. Takiego sobie kupiłem, bo właśnie mi się spodobał i za dużo pieniędzy nie miałem na start i właśnie takiego kupiłem, bo po prostu na takiego było mi stać. Oczywiście nim też będziemy kosić pola. Tutaj jest obora dla krów. Tu są krówki. Stoi tutaj taka piękna, stuningowana BMW-czka. Trochę obniżone zawieszenie. I nie pytajcie w komentarzach, dlaczego ona nie ma tablic.
bo je ściągnąłem. Dobra, to mamy kolejnego Leona. A czego je ściągnąłeś? Bo przeszkadzały, rozumiem. No, po prostu były za małe i ja i tak go w sumie będę jeździć po polach, także po drodze tam za bardzo jeździć nie będę. No. Tutaj mamy Leonika. No w sumie on był, miał być na ten, na poprzedniej serii, ale tamta w ogóle się nie ukazała, także jest na tej. Tutaj mamy tego, co już widzieliście, tą motorynkę, wyremontowałem ją. Kupiłem ją za jakieś 500 zł w stanie naprawdę podzewiałym. I tu widzicie całe malowanie, silniczek, wszystko śmiga. No i tak, tutaj mamy mój traktor, który najbardziej lubię, czyli MTZ-cik. Koń pociągowy. Mam go od salonu. Garażowany, słuchajcie. No i co? Też miał kapitalny remont, także no. Może jeszcze kiedyś zrobimy tutaj trochę większe koło, ale to kiedyś. Koń pociągowy tak zwany, nie? Tak. Tutaj mamy prasę. Fach APN. To jest taka prasa do kostek. I ona idzie tak, że idzie od razu na przyczepę, także... Także fajnie, no bo nie będziemy musieli zbierać tego. Tutaj mamy autosankę D35 chyba. Tak. Bo tak. No i co, no też fajna przyczepa. To sobie w sumie od razu nagrał, to już i tak nic nie ma. Dobra, tutaj może kiedyś jeszcze będzie kombajn, ale to kiedyś raczej. W długiej przeszłości. Tak, w tych garażach będę trzymał najprawdopodobniej Leona i tą BM-kę, a tutaj pewnie jakieś kartofle. I zboże może. Ale pięknie tutaj wylewkę zrobiłeś. No. Postarałeś się. No. Tutaj jeszcze wam pootwieram te garaże, żebyście sobie pooglądali, żebyście nie pisali, że... Ej, to ty całą... Ty całą wiatę robiłeś wylewkę? No tak, chłopie. Chłopie. To ja... Ekipa przyjechała. Ja nie robiłem. Aha. Znaczy, rozumiem. No. Ja robiłem, ale to kurde, ja robiłem, ale to kiedyś. No, no. A, i tutaj jeszcze za chwilę się przejdziemy do sąsiada. No. Na razie go nie ma, ale... Może przyjedzie później. No. Dobra, idąc dalej, mamy, słuchajcie, krowy. Obory. Nie mamy ich tak może dużo, ale jakieś tam mamy. Znaczy, na razie jeszcze ich nie ma, bo nie zdążyłem jeszcze kupić od Mietka. Ale na razie będę miał chyba tak 4-5 krów. No i co? I będzie git, nie? No. Jeszcze widzowie wam zapomniałem powiedzieć, bo ja mam taką samą oborę. I tutaj jeszcze jest właśnie wejście do góry. Taki strych, tak. Gdzie bo można sobie belę trzymać. Budowaliśmy tych samych tratach, także no. No. Także ten sam fachowiec tam wybudował. No. Tak. I się spodobała. Dobra, tutaj słuchajcie, potrzeba każdego człowieka, czyli wychodek. Jest klapek w kiblu? Nie ma. Polski wychodek, jest słuchajcie. Papier. Ty papier wyciągnąłem. Kibla. Masz papier? Masz papier. Nie, dobra, dzięki. Weź se polisz. Dobra, idź tam. Dobra. Tutaj słuchajcie, mamy ciewnik i sarię, która była na pierwszej serii, słuchajcie, z całego kanału. Tak, z całego kanału to był pierwszy siewnik. I powiem wam, że najbardziej mi się podoba z tych wszystkich, nawet z tych polskich, słuchajcie, jest taki, no... Mi też się fajny. Podoba. No. To jest po prostu historia. Tak. Teraz, słuchajcie, idziemy do Krainy Czarów. Jardes, tak w ogóle, jak tutaj na przykład zamykasz tę kłódkę, nie? No. Bramę, to i tak ktoś sobie może tędy samochodem przyjechać. Wiem, bo to jest, chodzi o to, że tutaj jest ta wiata, nie? A ty tutaj płot mogliśmy zrobić. Pomyśl się. No to może tam... Dobra, to tam kupię. Pomyśl się. Dobra, no i teraz widzowie wchodzimy do Krainy Czarów, czyli zaplecza, tak zwanego. Zaplecza. I tutaj mamy przepięknego Zetorka. 5211. To jest tak zwany
Zetor sąsiada z Reala. Matko jedna. No bo słuchajcie, no muszę wam coś zdradzić, że mój sąsiad ma takiego samego także w Realu. Także no. Fajny zetorek. Dobra, tutaj mamy tak, kopaczkę elewatorową do ziemniaków. I ej, możemy tak zrobić, nie? Bo ty masz tą sadarkę, nie? No, to będziemy sobie pożyczyć. To będziemy razem kopać ziemniaki. No to ja ci będę wsadzić, ty mi będziesz kopał, będzie dobrze. No. Dobra, tutaj mamy kultywator z wałkiem. Unia chyba, grudziąc. Możliwe. Tutaj mamy pług trzyskibowy. Też z unii grudziąc. No. Malowałem go w tamtym roku. No i dobrze. Tutaj nawet nie patrzcie, co się działo, bo tutaj Matko jest po prostu... Matko jedyna. Porządki chyba w domu. Sobie... Nawet mam samochód, słuchajcie, sorry. Mojego dziadka samochód. Albo pradziadka. Mój Jezu, chyba porządki tu robiły były w domu. No. Jakaś podłoga stara. Dobra, tutaj mamy tak. Taczki. Podstawowy sprzęt każdego rolnika. Kosiarka. Meduza. To jest agromet Faramol Słupsk. Tutaj mamy betoniarkę, w której robimy beton. Beton? Czy ziarno? Tutaj mamy... Czy ziarno robimy? Tak, tutaj mamy jakieś... Nie wiem, co to jest to nawet. To jest dmuchowa chyba. No. Tutaj są zabarykadowane drzwi. Nie można wejść. Tak. I tutaj, słuchajcie, mamy coś przepięknego, czyli rozrzutnik. W tym roku malowany? Tak. Słuchajcie, tutaj było wszystko wymieniane. On wygląda jakby był z salonu, nie? No, teraz tak. Kiedyś to wygląda jakby był z gówna wyjęty. Był z gnoju wyjęty. Dobra, sobie, tutaj były porządki w domu, jakieś drzwi. Jakieś szafka. Jakieś, nie wiem, jakieś szafki, jakieś deski. Jakieś palety. Tak, i tutaj mamy przyczepkę do samochodu, która może kiedyś zostanie wyremontowana, jeszcze nie wiem. Chłopie, to nie jest przyczepka do samochodu. A co to jest? To jest jakiś wielki akumulator. A w sumie tak to wygląda. Jezus, przyczepka do samochodu. A nie, czekaj. Ale a nie, to się chyba rozkłada. A, to możliwe, że też, ale no. Tak, tak. To jest chyba jakiś wielki akumulator. No i tu widzę, wy mamy stawik, który, a czy taki rów w sumie. Kurde, trzeba przeskakiwać. Którym będziemy się kąpać. Dobra, dobra. Dobra, tak, tutaj masz jeszcze łąkę. No. Można sobie wjeżdżać. Tutaj widzowie w ogóle ma sąsiad, Ole. Można do sąsiada wjeżdżać, normalnie, o, prosto. No. Tutaj jest sąsiad. Przeskoczymy przez płot, może przyjechał. Tutaj nie ma go, dobra, może lepiej nie. Gdzie chłopie w pracy siedzi? Dobra, to chodź. Żony nie ma, chodź. Jak on tam? Martyk się nazywa. Chodź, kurde. Znaczy no, ja tu, wiecie, nie będę mu wiatr otwierał, bo on tam ma jakieś traktory, ma chyba jakąś tam 30, tam coś jeszcze, ale mu nie będę otwierał, bo później będzie gadał, że kurde mu otwieram. No, tutaj taki trzypiętrowy dom. Nie, dwupiętrowy. Nie wiem. No. Tutaj jakaś stodoła. No i tutaj jakaś kolejna stodoła. Tutaj jest tak w ogóle chyba chlew. No. Tak. O, jakie świnie! Kurde! Jakie ma maciory! Czekaj, 3, 4, łup! Kurde, jakie ma maciory! O, aż trawa mu tu wrosła. Chyba na długo tu nie było, bo trawa mu wyrosła przez beton. Co za typ, jak? Nie no, on trawę sieje, kurde, w chlewie. To betonie. Dobra, chodź. Ja będziemy wychodzić tutaj. A, i tutaj jest właśnie Diornesa łąka. No, prawdopodobnie zrobię tutaj kiedyś pole, takie małe. Tutaj będzie łąka, tutaj będzie pole i, no. I będzie dobrze. Będziemy, widzowie, robić sianokosy. No. Ty jedziesz ze mną się przejechać po polach, bo pokażę właśnie widzom. Dobra, to jedziemy. Ej, czekaj, Leon ma pasażera? Chyba nie wiem. Musisz zobaczyć. Albo sprawdź. No, dawaj. To zobacz. Czekaj, muszę go odpalić, bo on tak coś słabo pali ostatnio. Przytrzymać ci tam? O! Niestety nie mogę.
Kurde. Ej, dobra, to dawaj ty BM-ku wieś, a ja Leonem. To ja będę za tobą jechał. Ty, gdzie ty masz ten? No? Gdzie ty masz ten dzyndzel od tego? Jaki dzyndzel? No... tego. Od tej myjki? No. Nie wiem. Gdzie masz myjkę? Nie wiem, nie mam. Jakie masz? No nie mam. Dobra. Dobra, to ty jedź BM-ką, a ja Leonem będę jechał. Nie, ja jadę moim tym. Foltkiem? Foltkiem. A dobra, to ja sobie BM-ką pojadę, bo nie chcę tego Leona wyciągać. To chodź ze mną, Foltkiem pojedź. Dobra. Może kiedyś urządzimy wyścigi Leon kontra BM. Dobrze. Już ci wyjeżdżam, tutaj proszę wsiadać. O kurde. Nie włączamy muzyki, żeby jak coś, żeby nie było praw autorskich. Mexera, prawa autorskie. Dobra, może lepiej pies. A jakąś tam piosenkę dodam. No, bo wiecie, żeby nie było jakichś praw autorskich. Dobra, to jedziemy w pierwszą stronę, nie? Na twoje pole. No, no. Dobra. Ja widzę, jak coś mam troszkę dalej pole. Jak ci tam dzień minął? Znaczy dopiero się zaczyna w sumie, bo 10:30 dopiero. No. Tak, w ogóle to mnie przywiózł dzisiaj Mietek. Nie. O, czekaj. Weź stań tutaj. To był Andrzej. Bo muszę do Mietka pójść, bo muszę kwity tam podpisać. I weź tam 3 spytaj od tej krowy, bo coś tam mówiłeś. Kurde. Ty, bo on ma te płoty na sprzedaż, to może od niego kupię. Tam jutro. Serio? No to weź mi pożycz na jutro tą swoją przyczepkę, to do Leona podepnę. Dobra, czekaj, ja tutaj podjadę. No dobra. Idę z tobą. Czekaj, zamknę, dobra. Dobra. Proszę bardzo, teraz. Tak, gdzie on tutaj mnie? Mietek! O, Mietek, dobra, siema. Dobra, to ja idę nam do samochodu. Poczekaj na ciebie. Dobra. No, Mietek, siema, słuchaj, bo ty masz te płoty na sprzedaż, nie? To ja bym jutro z tym Leonem, z przyczepką, bym tam do ciebie tam tutaj trochę wziął tych płotów, bo tam widziałem, że masz na sprzedaż tam tanio, to wiesz, nie? Ty, a właśnie, jeszcze te kwity do podpisania mamy, nie? Czekaj, ile tu było? 7200 zł, dobra. To masz tutaj, z blikiem. Albo dobra, gotówką ci zapłacę, bo kurde, jeszcze mi okradno konto. O, no, dobra, masz. Czekaj, tutaj mam podpis, tak? Tak, dobra. Dobra. Diornes TV. Adam.pl. Dobra, masz. No, szufla. Dobra, to ja jutro po te płoty tam do ciebie tutaj podjadę i załaduję to, dobra? No dobra, no, nara, trzymaj się. Dobra, widzę. Już idzie. Tutaj. Dobra, jestem. Ale to co, załatwiłeś tam? No! No i dobrze. O, już tutaj jest twoje pole, zaraz. No. Matko jedyna pod doła. Ty, mikser. Co? A słyszałeś, że u nas ma się jakiś sąsiad budować? Serio? Znowu? Kolejny? No, kolejny. No i będzie dobrze. Będziemy mieli więcej sąsiadów. No pewnie, że dobrze, chłopie. Dobra, proszę wyjść. No i słuchajcie, tutaj jest moje pole. Tutaj jest właśnie diornes pole. I tu mamy pszenicę, to będziemy tam kiedyś kosić. I tutaj jeszcze jest... Znaczy to jest to samo pole, tylko że tu jest rów i niestety musiało być to rozłączone na dwa. No, ale tutaj też jest pszenica. No, ale w sumie dobrze, bo dwa mogę pole. Sobie tam jedno pole w jeden dzień, drugie w drugie, nie? No, dobrze będzie.
Dobra, chodź szybciej trochę. Muszę pojechać na moje pola i twoje, bo już jest 25 minuta. Dobra. Kurde. Ja bo nie chcę odpalić. Czekaj, daj mu gazu. Dobra. Czekaj. Dobra, działa. O, dobra. Mój Jezu. Wolne tam? Dobra, wolne. Wolne. Daj, daj mu miodu. Daj mu miodu. Nie no, może nie aż tak po tych dołach. No. Bo zawieszenie urwie się. Matko jedno. Lepiej nie. Ty, a co myślisz o tym, żebym sobie szklarnię postawił? Możesz. Nie no, chłopie, mnie się chłopie nie uświetlać. Wiem, ale wiesz. Kurde, piraty drogowe. W razie czego, nie? No. Ej, bo tu ma jakiś typ działkę na sprzedaż, kurde. Wiem, właśnie widziałem. Ale to jest podbudowę, a my mamy już gospodarstwo, więc... No, niestety. To kurde, ma ktoś taki sam dom jak ja? O co chodzi? Co? No patrz, chłopie, weź się cofnij. Wolno tam w tyłu. No, wolno. Ty, mi pokazuje, że jest 60 FPS-ów, kurde, jakim cudem? Który dom? A widzisz o ten? Nie widzę. O ten, o. Ty, o. Rzeczywiście. Ty, może ten sam fachowiec przyszedł. Ty może. Dobra, chodź. Ej, a tobie też pokazuje, że masz FPS-y tam, gdzie jest pogoda? Nie. Bo mi pokazuje, że mam 60 FPS-ów. Aha. Dobra, jedziemy szybko. Widać to nasze bardzo piękne. Dobra, to tak. Proszę wciśnąć bójkę. I tak. Dobra, już tu nie hamujemy. Teraz są dwa nasze pola. To z ziemniakami to jest Jernesa, a ta pszenica to jest nie pszenica, tylko to jest przeżyto, to jest moje, a te ziemniaki to są właśnie Jernesa. No. Dobra, jedziemy na kolejne twoje pole i zaraz będziemy kończyć. No. Wolne to wolne. Chyba ty masz takie drogi po dołach trochę. No, niestety. No i tutaj jest, słuchajcie, moje kolejne pole. I jęczmień chyba, tak? Chciałeś? Tak, no. No, tutaj jest taki piękny jęczmień. Taki, o. W następnym odcinku będziemy kosić, co nie? No. To kurde, będzie długo. Długo, długie filmy będą. Chyba dwa filmy zacznijmy zrobić, nie? No. Mamy tyle pól, to hopie, ja będę ci kosił, a ty będziesz od razu prasował. No da. I będzie dobrze. Będzie dobrze. Jeszcze tam Brian przyjedzie, będzie jeździł tym Władkiem z przyczepami. A to ten, Brian to tego sąsiada chłopak, no nie? No tak. Przyczepami będzie sobie kupić. Tam jest ten Brian i Dawid chyba. No, chyba tak. Znam, na pewno znam tego, Briana. On jeździł kiedyś ze mną MTZ-em. No to coś tam. Nawet mi go pomagał remontować, chłopie. Dobra, tędy się teraz przejedziemy. No. Tylko widzowie, uwaga, bo to są wielkie dziury. I... żeby zawieszenie nie pękło. Chyba tu trzeba będzie ziemi nawieść i to wyrównać. No. Ja znam takie fajne miejsce, gdzie można ziemię, chłopie, pozyskiwać. A kurde. Dobra, przejechaliśmy to. No i tutaj już wyjechaliśmy po drugiej stronie naszej małej wioski. A wiesz, gdzie ten sąsiad ma się budować? Gdzie? A tu, gdzie ta kukurydza? O tutaj? No. Przecież to moje. No, bo mówili coś, że mają to skosić i trawę tutaj dać i... A nie, czekaj, to nie moje. Jednak to nie moje, sorry.
Czekaj, pokażę ci które. Wiem, oto. Wiem, tutaj. Wiem. I tu ma nowy sąsiad być. Dobra, wsiadaj. Fajnie, nie? Czy ty już idziesz do domu? To może ja już pójdę, dobra, co? To idź, ja sobie tutaj jeszcze pojadę na górę. Dobra, to nara. Nara. Dobra, widzowie, tutaj jeszcze są dwa moje pola. Tutaj sobie zaparkujemy. A podjadę do niego BM-ką, a co tam? Tutaj jest jęczmień. To jest takie większe pole trochę. Takie szersze. I tutaj są ziemniaki. Też takie. Do tamtego dębu chyba. Tylko że niestety tutaj mi się trochę zasiało. Siemano! Siema, tutaj trochę mi się zasiał jęczmień. I no. No, więc no. Chyba tyle. Co miałem powiedzieć, to powiedziałem. No. Kurde. Że ty się tak nie bałeś przejechać? Tam. Moja BM-ka to już porzewiała, to już na złom powinno iść, ale ją trzymam. No i dobrze. Zrobi się. Kiedyś. Na pewno. Dobra, czysto tutaj. To ja zaparkuję. Patrz, chłopie, jakie... Ej, weź tutaj stój. I patrz, chłopie, jakie to ma, kurde, przyspieszenie. O, stoję. Patrz, chłopie. O, kurde. Marek! Kurde. I nakręcamy. No. Tyle. Mogę tutaj zajechać może. Możesz. Dobrze. Dobra. Dobra. Poczekaj. Zrobię to ładnie. No i dobrze jest. Ty masz taką serio obniżoną masz BM-kę. No. W porównaniu do mojej. Kurde. Masz taką mniejszą jakby trochę. No trochę tak. No. No, no to widzowie, cóż. 32 minuty odcinka. Żegnamy się w następnym odcinku. No nic, niestety cały film z oprowadzania, ale w następnym odcinku już będą żniwa. I tak. Kopanie ziemniaków. No i oczywiście tak. Prasowanie. Więc z Diornesem my się żegnamy. Widzimy się w kolejnym odcinku. W któryś dzień, oczywiście. Nie wiem, który, ale w któryś dzień. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, żebyście nie przegapili kolejnego filmu. I na razie, cześć. Elo!